Znajdujemy się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ulicy Wrocławskiej, gdzie odbywają się dwudniowe targi edukacyjne EduOpole. Wydarzenie to skierowane jest zarówno do gimnazjalistów, jak i licealistów, ze względu na prezentujące się tu szkoły ponadgimnazjalne i różne uczelnie wyższe. W programie targów zawarto także ciekawe występy artystyczne oraz konferencje na rozmaite tematy. Dzisiejszy dzień był bardzo interesujący i pełen wrażeń. Przypominam także o subskrybowaniu i lajkowaniu naszego fanpage'u. Kamil Szczepaniak, Moje Opole. Jaką szkołę reprezentujesz? Zespół szkół budowlanych. Powiedz mi szybko, co tutaj robicie? Makiety tworzą koledzy i koleżanki tam. Zapraszam do obejrzenia. Cześć, jaką szkołę reprezentujecie? Reprezentujemy Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Powiedzcie mi, na jaką promocję w tym roku postawiliście? Co tutaj się dzieje? Postanowiliśmy pokazać nasze umiejętności kulinarne, jak i no, inne, bo tutaj na przykład koleżanka na stanowisku obok skręca balony, różne serduszka i inne tego typu rzeczy. Także można się załapać, można takie serduszko dostać. Bez problemu, wystarczy podejść. Jest też możliwość zważenia się i analizy ciała ogólnie zrobienia, ile trzeba kalorii zjeść, żeby przetrwać i tak dalej, jak schudnąć. Swoich stanowisk macie 3. Trochę dużo. No tak, ale jedno stanowisko jest takie bardziej dochodzenia. Ja na przykład jestem na tym stanowisku, chodzę po całej sali i rozdaję ulotki. Drugie stanowisko właśnie kręci balony, waży, a pierwsze nasze stanowisko właśnie ładnie tutaj dekoruje warzywa. This is how I talk, like, this is an ink stick, you make ink, this is like an ink, right? So water and this ink stick, I will make ink. Okay. Jest należąco? Cześć, reprezentujecie Politechnikę Opolską. Powiedzcie, co macie dzisiaj nam do zaoferowania? Dzisiaj, tak pierwszy dzień, mamy Wydział Fizjoterapii na WF-ie w Opolu. Tutaj koleżanki właśnie wykonują masaż na koledze. Jest to masaż relaksacyjny. Zapraszam po nagraniu, można z niego skorzystać. Super opcja. A powiedz mi, czy dużo osób już do Was zawitało? Czy dużo osób zatrzymało się przy masażu, przy jakichś innych ciekawostkach, które tutaj macie? Jesteśmy tu od godziny 9, od początku targów. Właśnie najbardziej popularne nasze przedmioty to właśnie jest monocykl. Reprezentuje sekcję na Akademickim Związku Sportowym sekcję monocyklingu. To jest, jak widzisz, rower na jednym kole, czyli z deficytem wszystkiego tego, co jest niepotrzebne do prowadzenia się właśnie na rowerze. Czyli posiada jedno koło, korby, pedały, trochę widełek, siodło i to jest wszystko. Właśnie widziałam, jak jeździsz z dziewczyną na baranach nawet. Na tym. Proponuję, czy możemy to nagrać. Co takie to groźne? Nie, super. Okej, dzięki za współpracę.